Siemaneczko, witam oczywiście wszystkich charakternych, no i oczywiście tych, którzy są zainteresowani uprawą tam roślin. No bo oczywiście jak kogoś to nie interesuje, to co pan sama patrzeć, niech tego nie ogląda w ogóle. Jak ma ktoś oglądać coś, co go nie interesuje, no to trzeba mieć trochę nie coś nie teges. No i tak, pomidorków jeszcze nie sadzę. Na razie przygotowuję nawóz z pokrzyw. Tutaj pomidorki, jak widzicie, przyjęły się fajnie. Dlatego też mówię, że wstawiłem, już mówiłem w poprzednim filmiku, że wstawiłem je w doniczkach i tak sobie tutaj już sam ponad tydzień chyba, ale widzę, że się nie zatrzymały, tylko cały czas rosną, czyli, no, czyli bardzo dobrze, bo nie zestresowały się mocno. No i po prostu do ziemi je będę wsadzał za niedługo, bo muszę załatwić sobie gnój, obornik, bo jak kiedyś robiłem pomidory, to robiłem w ten sposób, że wykopałem dziurę, nawaliłem tam trochę gnoju, a najlepiej końskie łajno, potem nasypać trochę ziemi, wykopać dziurę, końskie łajno, trochę ziemi i na to sadzić pomidory. I powiem wam, że wyszły bardzo, bardzo fajne, duże rosy. Końskie gówno. To jest po prostu bardzo dobry azotowy nawóz. I naprawdę te pomidory mi tam, pamiętam, że rosły jak szalone. Chociaż te, jak na razie, po prostu są w ziemi i żadnych nawozów nie dostają. Dopiero po prostu jak pójdą w glebę, no to dam im oczywiście nawozy, które sam będę robił, ewentualnie no właśnie gnój albo jakaś gnojowica biohumus na przykład. Każdy, kto jakieś tam roślinki sobie hodował, ten wie, że no jest potrzebny ten azot przy wzroście, jak rosną. No i pokrzywa nam daje bardzo, bardzo fajny nawóz azotowy, jest bardzo silny. Zobaczcie, no logicznie popatrzeć na pokrzywę. No pokrzywa rośnie wszędzie, w najgorszym syfie, w najgorszej ziemi, w najgorszych gimeli, w cieniu, w słońcu. Wszędzie rosną pokrzywy, jakby nie patrząc. No co to świadczy o tym, że ta roślina jest silna. I robiąc z niej nawóz, no to wzmacniamy nasze krzaczki, nasze roślinki. No i tyle. Jeżeli chodzi o nawożenie tych pomidorów, Nawet nie będę pryskał na mączniaka, tak jak niektórzy mówią, że trzeba na mączniaka opryskać, bo no, że po prostu wejdzie zaraza i pozdychają. Jak na razie pomidorki są zdrowe i już jeżeli będę sadził w ziemię, to pomidora się daje dość głęboko, powiedzmy. I tutaj to te niższe po prostu, niżej liście, po prostu będę obrywał i obcinał, żeby żadna zaraza od ziemi nie poszła. To wolę je trochę poobrywać z liści, no i że tak powiem, no też to wszystko co idzie w te liście, woda i te minerały, no to pójdzie wszystko do góry po prostu, w owoc i w te pędy, które tam w te liście, które ma iść, bo te od dołu, no to faktycznie to tam będzie nam niepotrzebne. I teraz tak, nawóz z pokrzyw. To jest bardzo, bardzo łatwo jest go zrobić. To nie jest żaden problem. Na przykład tutaj mamy, no teraz w miarę widzę w tym telefonie, tu mamy pokrzywy. Tylko najlepiej takie młodą pokrzywę. Nie żeby były jakieś tam stare te pokrzywy, tylko młode, bo jak one rosną, to one też tam, jak są młode, no to są bardzo silne, tak? I dużo czegoś tam wytwarzają. Nie będę się tu mądrował, bo nie pamiętam czego. Ale o, no mniej więcej takie pokrzywki sobie można pozrywać. I z tego się robi nawóz, bardzo dobry. Według mnie najlepszy azotowy nawóz z pokrzyw właśnie, bo pokrzyw mamy zawsze dużo. Po prostu kisimy te pokrzywy w beczce. No i tyle. I fakt, że to bardzo mocno śmierdzi. Bo śmierdzi chyba gorzej niż gnój, jak się zrobią. No i masz, jeszcze jakaś mrówka mi tu łazi.
No, ale pokrzywa jest tak samo poparzenie pokrzyw. Niektórzy się boją, bo pokrzywa, bo go poparzy. Poparzenie pokrzywą jest zdrowe. Robi się herbaty z pokrzyw, z liści, z korzenia. Z korzenia to są bardziej chyba bakteriobójcze, o ile dobrze pamiętam. Nawet można sobie nazbierać pokrzyw, wykopać z korzeniami, wysuszyć. Zioła najlepiej suszyć do góry nogami w przewiewnym, zacienionym miejscu. I potem możemy sobie zrobić z tego herbatkę, możemy sobie z tego zrobić, no nie wiem, ja na przykład płyny do kąpieli sobie czasami robiłem, także zaparzyłem tak jak herbatę po prostu i dolewałem sobie do kąpieli. Korzeń można wziąć po prostu, wysuszyć, pokruszyć i też mamy fajne do picia. To są bakteriobójcze, o ile dobrze pamiętam, korzenie zawsze bardziej tak bakteriobójczo działały. I ktoś jak powie, że o, gdzie teraz pokrzywy? Pokrzywy rosną wszędzie, tylko jak już to ktoś chce sobie zbierać, to nie zbierać przy drodze, gdzieś jeżdżą samochody, bo to nie ma, no bo to będzie zasyfione trochę od tych spalin, od tego całego syfu. I jak ktoś się boi pokrzyw, bo się poparzy czy coś, nie bójcie się pokrzyw, bo no co tam poparzy i tyle, ale to jest zdrowe. Zresztą podejrzewam, że większość osób to wie, że się robi nawet szampony do włosów z pokrzyw. No ja nie mam włosów, to tam szampony nie robię. No ale taki płyn do kąpieli jak najbardziej. I takich pokrzyw sobie nazbierałem dosyć dużo. I tu mam taką beczkę. Nie wiem, czy tutaj będzie widać tą beczkę. O. I tu sobie pływają. Tu trochę jeszcze wrzuciłem tam troszkę mleczu, czasem się zerwało. Tutaj jakieś tam, no jakieś takich trochę chwastów, ale głównie tutaj jest pokrzywa. Muszę tu zamerdać. Ale mi telefon ucieka. No. No, zapach już jest odpowiedni. Śmierdzi. Żeby was nie skłamać, to powiem wam, że jak ktoś taki nawóz sobie robi, to wie jak to śmierdzi. Że potem nawet jak sobie, jak pochlapiesz bluzę czy spodnie, no to nawet ciężko jest potem to wyprać, żeby to w ogóle nie śmierdziało. Bo czuć mocno tym syfem. Czy syfem. Po prostu śmierdzi, ale jest to dobre. Tak jak gnój, no gnój śmierdzi, ale żeby na pole nawieźć, no to nie ma nic lepszego. I jeżeli chodzi o nawóz z pokrzyw, to jest najlepszy nawóz azotowy, jaki może być, bo jest tani, bo samemu go sobie zrobimy, czyli płacimy tak naprawdę tylko za wodę. Pokrzywy sobie nazbieramy. Aha, jeszcze jak zrobiłem, to nazbierałem tych pokrzyw. No tak, kurde, no nie skawać, no tak. Taką dobrą garść, tak trzymałem tych pokrzyw. Wrzuciłem sobie tutaj. No to wiadomo, że to będzie pływać po wierzchu. No i na to nałożyłem kamień po prostu. No i przydusiło te pokrzywy tam do dna. No i już teraz czuję, powiedzmy, no kiedy to zrobiłem, z tydzień temu, około tydzień temu może. I już czuć, jak właśnie robi, że śmierdzi. To no jak śmierdzi, to czyli już jest praktycznie zaraz będzie dobry. No i tym nawozem robię tak, że na powiedzmy 10 litrów to sobie doleję tego nawozu powiedzmy litr. Zależy, bo też trzeba obserwować roślinę, jak roślina reaguje na ten nawóz, w ogóle jak rośnie. Ja przynajmniej tak robię, że zawsze obserwuję rośliny, jak rosną. I potem im dawkuję, czy dać tego azotu więcej, czy mniej. No po prostu widać po roślinach, jak ktoś tam zwraca na to uwagę i się tym interesuje, no to widać po roślinach, kiedy potrzebują tych nawozów. Później na kwitnienie też, jak kwitną rośliny różne, to też można na kwitnienie zrobić samemu sobie nawozy. Na przykład ze skórek od banana. Jest dobry właśnie na kwitnienie.
I ogólnie dużo jest takich nawozów, które sami możemy sobie zrobić. Chociażby właśnie nawóz pokrzyw wysokoazotowy. Ewentualnie jeszcze robiłem tak, że na taką beczkę kupowałem sobie biohumus, a biohumus to wiadomo, że to jest gnojowica. Jest to po prostu organiczny nawóz, naturalny. No i wlewałem powiedzmy 5 litrów biohumusa do tego. To już w ogóle było naprawdę mocne, ostre, tylko już wtedy mniejsze proporcje robiłem, powiedzmy tam na 10 litrów, że tak powiem, pół litra dawałem, a nie na przykład litr tego nawozu. Także polecam każdemu zrobić sobie nawóz z pokrzyw do różnych roślinek. Się to nadaje i no i praktycznie nie zapłacimy i nie ma chemii w roślinie, tylko jest sama natura. Także pozdrawiam wszystkich charakternych oczywiście i oczywiście wszystkich tych, których warto pozdrowić. Też mam trochę roboty ostatnio, więc też tak filmików nie nagrywam za dużo. No ale coś tam będę nagrywał na pewno. No i to było na tyle. Kurwa, ciepło dzisiaj. Słońce tak daje, że to jest masakra. No ale dobrze, dobrze, wiosna przyszła i dobra, już nie gadam bezsensownie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Narka. I pozdrawiam tylko tych, których warto pozdrowić. To jest bardzo ważne.